Dzień dobry. Zapraszam na pierwsze wakacyjne wydanie serwisu informacyjnego miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń na dziś. 24. sesja Rady Miasta Katowice. 69. Tour de Pologne na Śląsku. Dyktando 2012. Marcin Gortat w Katowicach. Akcja Lato w mieście. 27 czerwca odbyła się 24. sesja Rady Miasta Katowice. Podczas sesji głosami 25 radnych Piotr Uszok, prezydent Katowic, otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. 3 radnych wstrzymało się od głosu. Zwracano uwagę na to, że inwestycje nie są zrealizowane w takiej wysokości, w jakiej one zostały zaplanowane pierwotnie, ale też radni mają pełną świadomość, że procedury są skomplikowane, długotrwałe i nie na wszystko mamy wpływ. Kolejną sprawą, która budziła troszeczkę tutaj zaniepokojenia, jest kwestia wydatków bieżących miasta, które rzeczywiście w ostatnim okresie czasu bardzo mocno rosną. Trzeba wyraźnie podkreślić, że jeszcze kilka lat temu bieżące utrzymanie miasta kosztowało ponad 700 milionów rocznie. Obecnie ta kwota przekracza 1 mld zł rocznie. To jest koszt utrzymania, koszt życia miasta, nie mówiąc o rozwoju, inwestycjach. Więc na pewno jest to powód do niepokoju, są różne przyczyny tego. No i jeszcze podnoszono w jednym wystąpieniu kwestię reorganizacji sieci szpitali, że to też trochę niepokoju budzi. No, nie było powszechnej dyscypliny we wszystkich klubach, ale wynik jest naprawdę bardzo korzystny dla mnie. Radni pozytywnie ocenili działania prezydenta, których podjął się przez ostatni rok. Do Katowic po raz kolejny zawita Kolarska Liga Mistrzów. 26 czerwca w Katowicach odbyła się konferencja prasowa poświęcona 3. i 4. etapowi 69. Tour de Pologne rozgrywanym na Śląsku. W konferencji udział wzięli przedstawiciele śląskich miast startowych i etapowych, a także miast, w których rozegrane zostaną lotne i górskie premie. Ze strony Lang Teamu obecny był dyrektor generalny wyścigu Czesław Lang. Etap 3 z Kędzierzyna-Koźle do Cieszyna liczyć będzie ponad 200 km i zakończy się rundami wokół Cieszyna. Podobnie jak w przeszłości, peleton 69. Tour de Pologne wyjedzie poza granice naszego kraju i przejedzie przez czeski Cieszyn. Finisz tradycyjnie na przepięknym cieszyńskim rynku. Na pewno to będzie ciekawy etap, z jakiego względu. Cały wyścig będzie trudniejszy. Jest 5 etapów górskich i tylko 2 etapy są płaskie. To jest etap w Katowicach i etap w Krakowie. Czyli kolarze, sprinterzy, którzy przyjadą, typu, nie wiem, Bonen, inni, no będą, chcąc wygrać etap, będą musieli zrobić wszystko, żeby tutaj wygrać. I na pewno ta walka będzie o wiele ciekawsza. Jeżeli mają, nie wiem, do wyboru 5 etapów, no to jest jeszcze kilka prób. A tutaj mam tylko 2 etapy, gdzie mogą się pokazać, gdzie mogą powalczyć o zwycięstwo. 3. rok z rzędu kibice będą mogli oglądać sprinterów w Katowicach. Runda została nieco zmieniona w porównaniu do poprzednich lat. Jest łatwiejsza technicznie i ma długość nieco ponad 8 km. Na etapie Będzin-Katowice znalazły się 2 premie specjalne, 3 lotne Fiat i 2 górskie Tauron. Jest to wydarzenie, które w Katowicach odbywa się po raz 3. Podpisaliśmy z firmą Lang Team porozumienie mówiące o tym, że jeszcze do roku 2014 w Katowicach jeden z etapów Tour de Pologne będzie się odbywał. Także doceniamy rolę tego wydarzenia, szczególnie promocyjną, ale nie tylko. W tym roku Tour de Pologne jest etap katowicki, przeprowadzany jest w ścisłym centrum miasta. Tak jak już wcześniej mówili przedstawiciele policji, ale również Związku Komunikacyjnego, ograniczenia będą naprawdę w bardzo niewielkim zakresie. Także liczymy na życzliwość mieszkańców, zresztą spotykamy się z nią już od 2 lat. Myślę, że w tym roku będzie podobnie i naprawdę nie będzie wielkich utrudnień. Doświadczenie lat ubiegłych pokazuje, że bardzo chętnie uczestniczą mieszkańcy naszego miasta w tym wydarzeniu. Naprawdę tysiące kibiców spotykają kolarzy na trasie. I to pokazuje, że jest ogromne zainteresowanie tym wyścigiem, że jest to ważne dla mieszkańców i że warto organizować takie wydarzenie. Tradycyjnie naprawdę tu jest wzorowa organizacja i to już 3. rok rzędu, kiedy robimy tę imprezę i naprawdę wszystko jest na najwyższym poziomie, a to chyba co jest dla nas wszystkich najważniejsze i dla nas organizatorów, dla gospodarzy miast, że są tysiące kibiców i tutaj również w tym roku ich zapraszamy na wielkie emocje sportowe. Oprócz Tour de Pologne należy wspomnieć również o mini Tour de Pologne. Jak co roku na tej samej końcówce co zawodowcy, rywalizować będą najmłodsi entuzjaści roweru. W Cieszynie pojawią się także uczniowie z Czech, co z pewnością wzbogaci wyścig o kolejne emocje. Już niedługo miłośnicy ortografii będą mieli okazję sprawdzić się w ogólnopolskiej rywalizacji.
Dyktando 2012, czyli ogólnopolski konkurs ortograficzny, odbędzie się już 21 października o godzinie 11 w Centrum Kultury Katowice. Do wygrania 30 tysięcy złotych. Zgłaszać się można za pośrednictwem strony internetowej www.dyktando.info.pl. Już od 2 lipca będzie na stronie znajdował się formularz zgłoszeniowy, gdzie z automatu każdy uczestnik zostanie zarejestrowany i nadany mu numer rejestracyjny. Cała lista zostanie upubliczniona pod koniec września, tak żeby wszyscy wiedzieli, że się zarejestrowali i pod jakim numerem. Wszystko dzięki ludziom, którzy od lat współpracowali przy dyktandzie, którzy mają tę przysłowiową siłę i po prostu chęć na organizację tegorocznego dyktanda. Trzeba przyznać, że bardzo dużo osób z całej Polski dzwoniło, pisało, pytało, czy będzie, kiedy będzie, proszę zróbcie. Pomysłodawczynią ogólnopolskiego dyktanda była świętej pamięci Krystyna Bochenek, dziennikarka Radia Katowice, senator Rzeczypospolitej Polskiej i wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji. Śmierć pani Krystyny Bochenek spowodowała, że bardzo dużo osób zaczęło sobie zadawać pytania, czy ta jej praca, te jej idee dalej będą kultywowane, będą jak gdyby realizowane, czy rzeczywiście zostaną one tak troszeczkę zepchnięte na tor boczny. Rzeczywiście osoby, które z nią przez wiele lat pracowały, spotkały się i podjęliśmy taką decyzję, że jak najbardziej chcemy je dalej jak gdyby realizować. Tutaj między innymi zdobyliśmy przychylność rodziny państwa Bochenków, dlatego że dyktando jest opatentowane, więc po prostu rodzina ma tylko wyłącznie prawa na to, żeby realizować dyktando. I tutaj pani Magda Bochenek zgodziła się przychylić tutaj propozycji Centrum Kultury Katowice, która do tej pory realizowała dyktanda i postanowiła, że w tym roku również się odbędzie. Narodową klasówkę do tej pory w Katowicach pisało ponad 51 tysięcy osób. Każdorazowo przyjeżdżają ludzie ze Szczecina, z Gdańska, którzy jadą tutaj po kilkanaście godzin, po to, by przez 20 minut napisać tekst dyktanda i oddać je do jury, wiedząc o tym, że nagrody są tylko 3. Dlatego jest to naprawdę wspaniała rzecz. Wspaniałe jest to, że tyle osób faktycznie decyduje się tutaj przyjechać, decyduje się wziąć udział w tych potyczkach, które są naprawdę niezwykle trudne. Organizatorem dyktanda jest miasto Katowice, a realizatorem Centrum Kultury Katowice. Marcin Gortat spotkał się z młodymi miłośnikami basketu. W szopienickiej hali młodzi adepci koszykówki mieli okazję trenować wspólnie z gwiazdą NBA Marcinem Gortatem. Jestem tutaj po raz drugi, po krótkiej przerwie czteroletniej. Miałem szansę znowu popracować troszkę z dziećmi. Nie był to taki typowy kamp. Była to taka, można powiedzieć, przyjemność, którą tutaj chcieliśmy zrobić dzieciakom, które do nas pisały już od dłuższego czasu. Spotkaliśmy się w troszkę większym gronie. Dzięki tutaj prezydentowi miasta i całemu urzędowi udało nam się tutaj zorganizować taki minikamp szybki. I muszę powiedzieć, że jestem naprawdę zachwycony tym, że coraz więcej dzieci widzę, które potrafią grać, a co najważniejsze, mają troszkę większą wiedzę również na mój temat. I dzisiaj miałem znowu pytania, zestaw pytań, które wydawało mi się, że nie odpowiedzą, a niestety na wszystkie odpowiedzi znały wszystkie odpowiedzi na wszystkie moje pytania, co było oczywiście wielkim zaskoczeniem. My z Marcinem Gortatem przyjaźnimy się już od jakiegoś czasu. Spotkanie dzisiejsze zostało zaplanowane już w ubiegłym roku. Nie udało nam się tego przeprowadzić do końca roku, ale Marcin obiecał, że jak tylko się nadarzy okazja, to przyjedzie do nas i tak jak ma w zwyczaju, dotrzymał słowa, przyjechał i jest z nami. Nie zabrakło dobrej zabawy, rozmowy na tematy koszykarskie, konkursów z nagrodami i oczywiście autografów oraz wspólnych zdjęć. Gwiazda NBA przyjechała i teraz wszyscy się cieszą, bo mogliśmy go zobaczyć. Nigdy jeszcze czegoś takiego nie byliśmy na czymś takim. Trenowaliśmy bardzo różne ważne rzeczy w koszykówce. Tak jak na przykład obrona, atak. Myślę, że to będzie bardzo miła pamiątka. Na pewno Gortat nam pokazywał, co to jest prawdziwa koszykówka. Bardzo się cieszę, bo to jest najlepsza polska gwiazda NBA. Warto było ją zobaczyć. W spotkaniu z Marcinem Gortatem wzięło udział około 200 dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Po długim roku szkolnym czas na zasłużone wakacje dla uczniów. Dla młodych katowiczan, którzy nie wyjeżdżają poza miasto, przygotowano szereg zajęć w placówkach oświatowych. Akcja Lato rozpoczęła się po zakończeniu roku szkolnego. Cieszy się jak co roku bardzo dużym powodzeniem. Oferta, która została przygotowana w tym roku, jest bardzo zróżnicowana. Od zajęć teatralnych, przez zajęcia plastyczne, wyjścia do kina, zajęcia sportowe,
różnego rodzaju kursy. Każdy znajdzie na pewno coś dla siebie. Większość tych zajęć jest bezpłatnych, lecz jest na nich ograniczona liczba miejsc, więc warto już teraz zainteresować się wyborem tych najbardziej atrakcyjnych zajęć dla swojego dziecka. Zapraszam na stronę katowice.eu, tam w zakładce Akcja Lato 2012 można będzie znaleźć pełną ofertę. Nie tylko Akcja Lato w mieście, ale także dla starszych mieszkańców naszego miasta przygotowaliśmy ciekawą ofertę wakacyjną. Poza tradycyjnymi festiwalami, czyli Tauron Nowa Muzyka Off Festival, szereg wydarzeń, m.in. letnie kino na Mariackiej, także takie, które będzie grane z muzyką na żywo, to naprawdę wielka gratka. Poza tym jeszcze przygotowaliśmy szereg wydarzeń sportowych. 13 lipca Tour de Pologne wjedzie do Katowic. Przed nami także mecz Polska-Chiny w koszykówce w Spodku. Reprezentacja Chin przygotowuje się w ten sposób do Igrzysk Olimpijskich, więc będziemy mieli okazję zobaczyć koszykówkę na najwyższym poziomie. Do tego LOT, czyli Letni Ogród Teatralny, spotkania z muzyką poważną w Parku Kościuszki. Bardzo ciekawa, zróżnicowana oferta. Również na stronie internetowej będzie można zdobyć informacje, co, gdzie i kiedy. Miejscem, w którym odbywać się będą wakacyjne zajęcia, jest m.in. Miejski Dom Kultury Koszutka. Przygotowaliśmy bardzo ciekawy program artystyczny. Ja myślę, że każde dziecko znajdzie coś interesującego dla siebie, począwszy od zajęć sportowych, zajęć plansze, warsztaty rękodzieła artystycznego. Będą również różne wyjścia poza obiekt, różnego rodzaju wycieczki, gry terenowe. W najbliższym czasie, a więc to już w przyszłym tygodniu, 5 lipca od godziny 10 do godziny 12 przewidujemy taką imprezę plenerową. Będzie to bardzo ciekawa sprawa od 10 do 12. Oczywiście wszystkie zajęcia są bezpłatne. Jak co roku również Stadion Śląski zaprasza młodzież do lat 16 na akcję Lato Otwartych Boisk. To już jest 7 edycja naszej akcji, bo rozpoczęliśmy w 2006 roku. Jak co roku przez cały okres wakacyjny, od poniedziałku do piątku zapraszamy wszystkie dzieci, które nigdzie nie będą w stanie wyjechać, które nie będą miały co robić w domu. Od poniedziałku do piątku, od godziny 9 do 13. To są 4 godziny, które przygotowujemy organizacyjnie, zapewniamy instruktorów, niespodzianki, to jest chyba dla dzieciaków najważniejsze. Będzie trochę konkursów, no i oczywiście poczęstunek, woda, to jest już jakby obowiązkowe z naszej strony. Szczegółowe informacje na temat akcji Lato w mieście można znaleźć na stronie katowice.eu. Więcej informacji na prezentowane dziś tematy znajdą Państwo na stronach comtv.pl oraz katowice.tv.eu. Na kolejne wiadomości jak zwykle zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.